Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie, w której będziemy omawiać ciąg dalszy cywilizacji pozaeuropejskich, które rozwijały się w różnych częściach świata w latach poprzedzających epokę wielkich odkryć geograficznych. Zapraszam serdecznie. Kontynent amerykański nie był jedynym kontynentem, na którym rozwinęły się wielkie cywilizacje, które szczyt swojej potęgi. Przeżywały w latach poprzedzających przybycie europejskich podróżników i żeglarzy, którzy zapoczątkowali epokę wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVI wieku. Nie inaczej sytuacja wyglądała na kontynencie azjatyckim, gdzie rozwinęły się trzy potężne cywilizacje, które na przełomie XV i XVI wieku były najważniejszymi graczami w regionie. Pierwszą z takich cywilizacji, była cywilizacja Chin, która w drugiej połowie XIV wieku zdołała wyrwać się spod mongolskiej okupacji, która trwała w tym państwie od czasów Chingishana, a w jej miejsce ustanowiony został rząd nowych cesarzy nazwany dynastią Ming, która rządziła Chinami do roku 1644. Pod rządami dynastii Ming Chiny szybko rozpoczęły proces odbudowy swojej potęgi po latach mongolskiej okupacji. Dzięki cesarzom z tej dynastii w Chinach przeprowadzono gruntowne reformy administracyjne, gospodarcze i wojskowe, które znacząco unowocześniły to państwo w XV i XVI wieku, sprawiając, że Chiny za panowania dynastii Ming stały się jednym z najsilniejszych i najważniejszych graczy na arenie politycznej dalekowschodniej Azji. A wpływy chińskie można było znaleźć nawet w takich regionach jak Półwysep Koreański czy Tybet, w efekcie czego. Pod rządami dynastii Ming Chiny zdecydowanie urosły w siłę, zwłaszcza w XV i XVI wieku. Chiny nie były jednak jedynym państwem azjatyckim, które w tamtym okresie przeżywały burzliwy i dynamiczny proces rozbudowywania swojej potęgi. Nie inaczej sytuacja panowała również w Japonii w XVI wieku. W XVI wieku Japonia nie była państwem politycznie zjednoczonym. Zamiast tego była ona zlepkiem większych i mniejszych państwewek i królestw, rywalizujących między sobą nawzajem o władzę i wpływy. Rządy nad tymi poszczególnymi królestwami sprawowali tzw. szogunowie – którzy byli dowódcami wojskowymi japońskiej armii i którzy w obrębie swoich państwek sprawowali praktycznie nieograniczone rządy, które starali się poszerzać o sąsiednie terytoria. Wprawdzie w Japonii istniał również urząd cesarza, jednakże japońscy cesarze w tamtym okresie pełnili bardziej rolę reprezentacyjną oraz religijną w roli najwyższego kapłana. Nie posiadali realnej władzy politycznej i to poszczególni szogunowie sprawowali rzeczywiste rządy nad całą Japonią. Praktycznie cały XVI wiek upłynął w Japonii pod znakiem licznych wojen domowych. Podczas której poszczególni szogunowie próbowali ustanowić swoją hegemonię nad całą Japonią. Sytuacja uległa diametralnej zmianie, kiedy na scenę polityczną Japonii wysunął się Toyotomi Hideyoshi który jest uważany za jednego z głównych architektów ponownego zjednoczenia się Japonii pod jednym sztandarem, dzięki czemu Japonia do końca XVI wieku nie tylko została ponownie politycznie zjednoczona, ale zaczęła również wprowadzać liczne reformy, które unowocześniły jej administrację. Armię oraz gospodarkę, dzięki czemu Japonia zaczęła powoli odbudowywać się po latach niszczycielskich wojen domowych, które spustoszyły ten kraj. To również od XVI wieku do Japonii zaczęli przybywać pierwsi europejscy podróżnicy, kupcy i handlarze, którzy zaczęli nawiązywać kontakty polityczne i handlowe z Japończykami. To w tym okresie na terenie Japonii powstawały pierwsze europejskie bazy i faktorie handlowe, które reprezentowały takie narody jak Holendrzy, Anglicy, Portugalczycy czy Hiszpanie. Te poszczególne narody zaczęły również między sobą nawzajem rywalizować o wpływy na Dworzec Sarskim w Japonii. I starały się wywierać coraz silniejszy wpływ na politykę tego państwa. Wszystko to w nadziei, że uda im się uzależnić Japonię od polityki europejskich mocarstw kolonialnych. W tym również okresie do Japonii zaczęli przybywać pierwsi chrześcijańscy misjonarze, zarówno spośród przedstawicieli Kościoła katolickiego, jak i protestanckiego, którzy rozpoczęli proces chrystianizacji Japonii. To właśnie wtedy w Japonii pojawili się pierwsi lokalni chrześcijanie spośród nawróconej ludności, którzy zaczęli zakładać pierwsze kościoły, klasztory czy diecezje, wszystko to w nadziei, że uda się nawrócić cały naród japoński na wiarę chrześcijańską. Starania te nie przyniosły jednak rezultatów. Już w drugiej połowie XVI wieku rozpoczęły się pierwsze brutalne prześladowania chrześcijan. Rządy poszczególnych szogunów obawiały się rosnących wpływów Kościoła i wiary chrześcijańskiej w ich państwie, w efekcie czego od roku 1587 zaczęto stosować pierwsze obostrzenia względem chrześcijan. Które zdelegalizowały wiarę chrześcijańską w Japonii i rozpoczęły brutalne prześladowania wszystkich tych, których uznano za chrześcijan, zarówno spośród europejskich misjonarzy i duchownych, jak i lokalnych Japończyków, którzy nawrócili się na wiarę chrześcijańską. Na przełomie XVI i XVII wieku Japonia zaczęła również wprowadzać politykę izolacji swojego państwa. Obawiając się, że rosnące wpływy obcokrajowców, zarówno tych europejskich, jak i chińskich, doprowadzą do upadku japońskiej kultury, w efekcie czego Japonia stanie się zależna od innych mocarstw, a w najgorszym wypadku stanie się nową kolonią swoich sąsiadów w efekcie czego japońscy szogunowie Łącznie z cesarzem, podjęli decyzję o zamknięciu swoich portów i niedopuszczaniu w granice swojego państwa żadnych obcokrajowców. Rozpoczął się w ten sposób długoletni okres izolacji Japonii od świata zewnętrznego, który trwał aż do drugiej połowy XIX wieku. Innym ważnym państwem, które w tamtym okresie przeżywało dynamiczny okres swojego rozwoju, było państwo Wielkiego Mogoła, które rozwinęło się na terenie dzisiejszych Indii. Około XV wieku obszar prawie całych Indii został podbity przez plemiona afgańskie, spośród których największym i najśniejszym było plemię Mogołów, którzy ustanowili swoją hegemonię na terenie Indii. W ten sposób narodziło się państwo Wielkiego Mogoła, które do XVIII wieku sprawowało praktycznie nieograniczone rządy nad całym obszarem dzisiejszych Indii. Co więcej, pomimo ogromnej władzy i potęgi, jaką dynastia Mogołów zdobyła na terenie dzisiejszego państwa indyjskiego, oraz faktu, że byli oni wyznawcami wiary islamskiej. Dostosowali oni politykę tolerancji wobec lokalnej ludności hinduskiej, dzięki czemu przez większą część swojego panowania dynastia Mogołów była w stanie utrzymać względnie pokojowe relacje pomiędzy miejscowymi muzułmanami a Hindusami. Rządy dynastii Mogołów zostały brutalnie przerwane w połowie XIX wieku. Kiedy rządy nad Indiami ustanowiło brytyjskie imperium kolonialne, które obaliło ostatecznie dynastię Mogołów, kładąc kres istnieniu ich państwa. Nie zmienia to jednak faktu, że dynastia Mogołów pozostawiła po sobie ogromną spuściznę, która przetrwała do dnia dzisiejszego i po dziś dzień okres panowania tej dynastii jest uważany za jeden z najbardziej pomyślnych okresów w historii państwa indyjskiego. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.